Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym cyklicznym programie poświęconym motorowi Lublin. Łączy nas motor. Ja nazywam się Krzysztof Boguń, a dzisiaj do studia udało mi się zaprosić młodzieżowca, tak? Dobrze mówię, Marcina Michotę i Tomka Tymosiaka. Chyba jesteście jednymi z nielicznych, którzy zostali z dawnej ekipy. Marcin. No, powiem szczerze, że cieszymy się, że zostaliśmy na następną rundę. Wiadomo, w zimie było dosyć burznie, została przewietrzona trochę szatnia. Nam się udało zostać, widzimy, że trener... Schowaliście się gdzieś między szafkami? Nie, uważamy, że trener po prostu chciał nas zostawić i najwidoczniej jesteśmy mu dalej potrzebni. Tak? No, w trakcie sparingów, może nie do końca udanych, chociaż ja tam do sparingów zbytniej wagi nie przywiązuję, sporo grałeś. Osobiście uważam, że to, co zrobiliśmy w okresie zimowym, jest bardzo dobre. Przepracowaliśmy ten okres solidnie i mamy nadzieję, że wiadomo, nieudane wyniki przełożą się na dobre wyniki w lidze. Tomek, coś już wiadomo na temat krystalizacji jedenastki, która będzie... Znaczy, cały czas ustawienie jest zmieniane i trener szuka odpowiedniego ustawienia. Na pierwszy mecz wypadł nam niestety Radek Kursa, który musi pauzować za żółte kartki z poprzedniego klubu jeszcze. Ale już w piątek kolejny, znaczy pierwszy mecz nareszcie i trener już chyba ma... W piątek u siebie, bo ten z Sołą Oświęcim teraz nie doszedł do skutku, może to i dobrze, bo jak już wspominaliśmy w poprzednim programie, tam w Oświęcimiu jest bardzo niebezpiecznie na skrzyżowaniach, więc z tego co wiem, 29 marca ma się odbyć, zdaje się, to spotkanie. Wiecie coś już o tym nowym terminie? Są? Znaczy oficjalnie już jest chyba potwierdzone, że 29 marca. No zobaczymy, czy coś się zmieni, ale już raczej nie. Czy motor nie cierpi na nadmiar na waszej pozycji zawodników, pomocników, mam na myśli? Ostatnio z Górnika Łęczna przeszedł chorwacki pomocnik Slaven Jurisza. Slaven jest bardzo dobrym zawodnikiem, jest bocznym pomocnikiem lub może występować na pozycji numer 9 jako napastnik. To raczej wyższa konkurencja, prawda, w naszym zespole. Bardzo dobrze, ponieważ im większa konkurencja, tym wszyscy muszą się bardziej starać na treningach, tak? A trener ma większe pole wyboru. Jest jakaś, Tomek, współpraca między Górnikiem Łęczna a Motorem? No, dwa sezony temu wypożyczony Paweł Socha, teraz już na dobre zadomowił się w Motorze na bramce. A w drugą stronę poszedł z kolei Alek Komor, więc no, jakaś ta współpraca jest. I mam nadzieję, że oba kluby na tym tylko zyskują. Wy jako pomocnicy współpracujący z formacją defensywy żałujecie trochę, że Alek Komor przeszedł do Górnika? Z jednej strony to na pewno nasza drużyna dużo straciła na tym, ponieważ Alek dawał dużo jakości, prawda, trzymał obronę. No a z drugiej strony wiadomo, to jest nasz kolega i życzymy mu jak najlepiej. I to, że poszedł do Górnika, na pewno zrobił nie jeden, ale raczej dwa kroki do przodu, ponieważ gra w najlepszej klasie rozgrywkowej w Polsce. No i to jest dla niego duży atut, więc uważamy, że dobrze zrobił, że poszedł do Górnika. Filuternie zapytam was, czy byliście na prezentacji Motoru w poniedziałek. Tydzień byliśmy, temu. Oczywiście, byliście oczywiście. Żartuję. Pojawiła się nowa osoba, postać, obdarzony świetnymi warunkami fizycznymi, bramkarz. Maciek Sokół, zdaje się, tak? Nie. Mateusz Zając. Mateusz Zając. No, gdzieś tam wiedziałem. Gdzieś trochę tam wiedziałem, że dzwonią, ale nie wiedziałem gdzie. Mateusz Zając, tak. No, niestety szara komórka jedynaczka i ta pamięć czasem mnie zawodzi. Mateusz Zając, zgadza się. Jak sądzicie, czy pozycja Pawła Sochy na bramce jest niezagrożona? Moim zdaniem to tylko poniesie jakość rywalizacji na bramce i tylko mogą jeszcze ponieść swoje umiejętności. A poza tym Mateusz jest młodzieżowcem, więc kiedy będzie jakiś problem, że ktoś wypadnie za kartki, zawsze może skoczyć do bramki i wtedy już w polu może być tylko jeden młodzieżowiec. No zgadza się. A propos młodzieżowców, prezes Bartnicki powiedział, że być może kosztem jakości zespołu będziemy starali się odbudować drużynę bazując na młodzieżowcach właśnie. No mamy zespół w centralnej lidze juniorów, który no całkiem przyzwoicie sobie radzi, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze.
No i młodzieżowcy, tacy jak Marcin Michota, no nie powiem, że tylnymi drzwiami, ale zupełnie normalnie, oficjalnie, otwarcie znajdują uznanie w oczach kolejnego już trenera przecież. Wiadomo, przychodzi nowy trener do drużyny i chce sprawdzić młodych, wyróżniających się chłopców na tle pierwszego zespołu. Chłopaki, którzy reprezentują Centralną Ligę Juniorów, na pewno pokazują swoje umiejętności w każdym meczu i uważam, że to, że każdy młodzieżowiec przychodzący z tamtej drużyny do seniorów w ogóle nie odstaje, prawda? Wiadomo, na początku dostaje sporą dawkę ciężkich treningów, jakich jeszcze nie przychodzi, no ale po krótkim zaadaptowaniu się na pewno może pomóc drużynie. A tym bardziej następnym plusem tego, że młodzi przychodzą z Centralnej Ligi Juniorów do seniorów, jest to, że są z Lubelszczyzny, tak? I no to jest chyba największy atut, jaki może być. W ostatni weekend swoje urodziny obchodził Paweł Myśliwiecki, który wraca po fatalnej kontuzji z poprzedniego sezonu, jeszcze kiedy to doznał złamania nogi, zdaje się w 7 minucie w meczu z Lublinianką. Z Tomasowią, tak. No mówię, że pamięć jest zawodna, ale dobrze, że jesteście w studiu, to możemy te moje wymysły korygować. No i jak forma Pawła? Moim zdaniem Paweł bardzo dobrze się prezentuje, na pewno daje dużo jakości z przodu i liczymy na to, że trener będzie też na niego stawiał jak najczęściej, ponieważ naprawdę dużo daje dla naszej drużyny. No dzisiaj poniedziałek jest po weekendzie, a wy w świetnej formie prowadzicie mocno sportowy tryb życia. No wiadomo. Po urodzinach kolegi nie było świętowania. Paweł nie robił hucznych urodzin ani nic takiego, wiadomo, teraz jest liga i trzeba się skupić na lidze. Przyszedł do szatni, złożyliśmy mu każdy osobno życzenia, został odśpiewany mu 100 lat i tak naprawdę tyle było z jego świętowania urodzin, ponieważ wiadomo, teraz przed nami jest liga i świętowanie jego urodzin możemy odłożyć na ewentualnie po lidze. Trener powiedział, że, przepraszam, prezes Bartnicki powiedział, tak, nie trener, prezes Bartnicki powiedział, że biorąc pod uwagę obiekty, biorąc pod uwagę zainteresowanie i inwestycje miasta, zainteresowanie sponsorów, z tej trzeciej ligi można by te dwie rzymskie jedynki skreślić. Tomek, jak byś to skomentował? No moim zdaniem mamy dobrą bazę. Chociaż już chcielibyśmy naprawdę trenować na naturalnym boisku, co jest na razie problemem po tak długiej zimie, której na przykład nie było w tamtym roku. Ale ogólnie obiekty, na przykład odnowę, mamy wszystko załatwione, więc nie możemy na pewno narzekać. No coraz więcej sponsorów się pojawia. W ostatnich dniach pojawił się legalny polski bukmacher. Jeden, zdaje się, z 7 bukmacherów działających legalnie na terenie naszego kraju. Nie będę mówił nazwy firmy, ale zapytam wprost, czy to, że zainteresowanie sponsorów jest coraz większe, bo sporo mamy tutaj sponsorów tak zwanych wspomagających, ale też i tych sponsorów głównych, którzy po prostu wykładają, tak jak ta firma, po prostu gotówkę. To wam daje poczucie takiej pewności? Śpicie spokojnie, że nie będzie jakichś zawirowań finansowych? Co do firmy, to uważamy, że to, że prezes przychodzi do klubu i szuka kolejnych sponsorów, osób, które i firm, które by chciały pokazywać, że reprezentują markę Motor Lublin. Na pewno to jest bardzo dobre z prezesa strony, że chce jeszcze bardziej rozwinąć klub, nie dość, że w aspekcie promocji, to jeszcze właśnie w aspekcie pieniędzy. No i na pewno to, że przychodzi jakiś sponsor z głębi Polski, który jest również sponsorem ŁKS Łódź. Także z tego, co oglądałem konferencję prasową, no to jest to solidny sponsor i marka, więc oby została z nami jak najdłużej. Razem byliście w poprzedniej drużynie za czasów prezesa Waldemara Leszcza i ten marketing wtedy trochę inaczej wyglądał, bo tutaj był, zdaje się, Kamil Stachyra i Filip Dros w ładnie skrojonych garniturach, a teraz garnitury chyba wiszą w szafie, co, Marcin? Tomek. No, na szczęście już garnitury nie są naszym wymogiem, więc
No ja na przykład osobiście się z tego nie lubisz chodzić w garniturze. No lubię, ale akurat nie na mecz. Wolę się czuć bardziej swobodnie. Ja rozmawiałem z prezesem, więc prezes mówił, że jest wiele rzeczy o wiele bardziej istotnych niż takie powierzchowne, jak stroje. A tutaj ty, Marcin, widzę, że jesteś strasznie pedantyczny, bo i spodnie sobie poprawiałeś przed programem i języki w butach, także wszystko wygląda bardzo ładnie, podobnie jak zresztą na boisku. Prezes Bartnicki czuje, jak ważnym elementem naszego krajobrazu, nie tylko sportowego, jest Motor Lublin, bo jest to marka, która święciła swoje triumfy, która walczyła o najwyższe cele kiedyś w Ekstraklasie. Czy zaraża was tym entuzjazmem swoim? Czy jest jakąś inspiracją dla was? To znaczy, Motor to na pewno jest bardzo duża marka i w Polsce, i przede wszystkim tutaj na Lubelszczyźnie. Więc my jako zawodnicy postaramy się powrócić do tego blasku Motoru. No, myślę, że musimy wszystko zrobić, żeby dogonić tę czołówkę i walczyć o jak najwyższe cele już w tym sezonie. Marcin, macie, zdaje się, z tego co pamiętam, ale może też jest moja pamięć zawodna, 13 punktów straty do lidera, a w sporcie wszystko jest możliwe. Jakie są nastroje w szatni? Jest taki ząb, jak pan powiedział, duch bojowy. W sporcie jest wszystko możliwe, ale zasadniczą rzeczą, jaka tutaj jest, to jest to, że nie wszystko zależy od nas. Tak? Każdy zespół, który znajduje się powyżej nas, musiał po prostu pogubić punkty, po pierwsze z nami, musielibyśmy wszystko wygrać do końca, żeby myśleć jeszcze o tym awansie. Jak mówię, nie wszystko zależy od nas i każda drużyna musiałaby potknąć się minimum te 8 razy, prawda? Pogubić punkty, i wtedy moglibyśmy myśleć o tym, ale jesteśmy bojowo nastawieni do ligi, chcemy wygrywać mecz za meczem i po prostu zobaczymy na koniec sezonu, gdzie się znajdziemy, tak? A wiadomo, jak z każdą kolejką każda drużyna, która jest ponad nami, będzie traciła punkty, to będziemy jeszcze bardziej się nakręcać. Chociaż jesteśmy naprawdę mega nakręceni na tę ligę, ponieważ chcemy jeszcze coś namieszać w tej rundzie. Aż żal, że te przepisy weszły z rocznym opóźnieniem, bo gdyby to było rok temu, to bez problemu awansowalibyście do wyższej klasy rozgrywkowej, do drugiej ligi. Paweł, a co poza ligą? Jakie cele sobie stawiacie? Bo jest jeszcze przecież Wojewódzki Puchar Polski. No nie ma co się oszukiwać, musimy ten puchar zgarnąć po prostu na Lubelszczyźnie i powalczyć o dalsze etapy w Pucharze Polski, ponieważ skoro w lidze pierwszej rundzie nam nie poszło najlepiej, to musimy też i sobie udowodnić i udowodnić kibicom, że naprawdę potrafimy grać w piłkę i możemy powalczyć nawet z lepszymi klubami w Polsce. Ja osobiście chciałem trafić na Chełmiankę, ponieważ już dwa lata z rzędu trafialiśmy na nich i noga nam się powinęła dwa razy. Mm-hmm. Mam nadzieję, że w tym roku znowu na nich trafimy, ponieważ nie powiem, ale osobiście lubię grać z Chełmianką, a trzeba im się, że tak powiem, odpłacić za poprzednie dwa sezony. Pięknym za nadobne. Słuchajcie, wiem, że nie chcecie zdradzać tej tajemnicy, która rozgrywa się właściwie w szatni, ale jest już, jeszcze raz ponowię to pytanie, jest już jedenastka wytypowana przez trenera Sasala? Trener Sasal, prawda, z każdym meczem, że tak powiem, patrzył różnych zawodników na różnych pozycjach. Ja osobiście grałem i na prawej pomocy, i na lewej pomocy, i na prawej obronie. Tomek grał w środku pomocy, poniżej, bliżej obrońców, bliżej napastnika. Także mówię, trener widać, że chce próbować różnych ustawień. Wcale nie jest powiedziane, że będziemy grali od pierwszej do ostatniej kolejki tym samym ustawieniem i w tym samym składzie personalnym, bo wiadomo, dojdą kartki. Tak jak prezes zapowiadał, chce, żeby większa ilość młodzieżowców grała w meczu niż tylko dwóch. Także taka ogólna jednostka raczej się już wyklarowała, tak? Ale nie będziemy ich zaraz, ponieważ wiadomo, Kosmos Nowotaniec może różnie dobrze obejrzeć i przygotować się pod to. Chociaż wiadomo, patrząc na składy ze sparingów, każdy może sobie mniej więcej ustalić, jaka jest jednostka, ale taka, jaka będzie jednostka na pierwszy mecz, dowiemy się półtorej godziny przed meczem i tak powinno być, bo każdy powinien na treningu dawać wszystko, żeby się w tej jednostce znaleźć. Zgadza się. W bramce tylko się zapytam, Paweł jest niezagrożony, czy Mateusz raczej?
Tego nie wiemy. Też nie wiadomo. Nie wiemy, jaki plan na ten mecz ma trener. A jak odbywa się rywalizacja wśród młodzieżowców? Bo jest jeszcze Olaf Martynek, jest zdaje się Szysz, o ile sobie przypominam, Patryk? Tak. Patryk. No to całe szczęście, że przynajmniej raz mi się udało wywołać nazwisko z pamięci, imię właściwie. Jak ta rywalizacja wśród młodzieżowców się odbywa? No w tym okresie z Centralnej Ligi Juniorów doszło bodajże 5 lub 6 nowych zawodników młodych. Przemek Koszel, Mateusz Chyła, Olaf Martynek, Piotrek Kożuchowski i jeszcze, wiadomo, niekiedy z nami trenują jeszcze 2 bramkarze. Doszło dużo nowych twarzy, młodych twarzy i wiadomo, każdy z nich chyba rywalizuje o inną pozycję na boisku, więc między sobą, że tak powiem, mało kto prowadzi, że tak powiem, mocną rywalizację. Rywalizację, tak. Więc raczej ci młodzi rywalizują ze starszymi i no i są też na dobrej pozycji. No. Wróćmy na moment do tych sparingów, które rozegraliście. Miało być ich więcej z tego, co się orientuję, a skończyło się zdaje się na 6? Na sześciu się skończyło. Który z tych meczów uważacie za taki najbardziej poukładany, Tomek? Znaczy, moim zdaniem dobrze wyglądaliśmy na przykład mimo wszystko w przegranym sparingu z Krzyżostrowcem się tak wszystkim. Mieliśmy naprawdę sporo sytuacji. Przeciwnik nam zagroził jedynie może ze 3-4 razy, z czego dostaliśmy akurat 2 bramki, więc to jest na pewno do poprawy. Ale nie wyglądaliśmy w sumie w tym sparingu najgorzej. Moim zdaniem to był taki najlepszy nasz sparing. No biorąc pod uwagę, że drużyna jest w totalnej przebudowie, odbudowie i budowie, no a Krzyżostrowiec zdaje się od 2 lat pod wodzą tego samego trenera, więc drużyna w miarę poukładana, to chyba był właśnie powód do zadowolenia, Marcin. Z Krzyżostrowcem naprawdę wyglądaliśmy bardzo solidnie. Tak jak mówię, że trener przyszedł nowy, chce nam przekazać to, jak mamy grać. No i nim my, że tak powiem, w 100% będziemy grali tak, jak trener chce, no to no wiadomo, 5-6 sparingów do tego nas się przygotuje. Jeszcze trzeba paru meczów na pewno, żebyśmy już załapali w 100% to, co nas wymaga trener. No i po jakimś czasie na pewno to będzie skutkowało, wiadomo. A jak się w ogóle układa współpraca na boisku z nowymi zawodnikami? No wiadomo, dopiero się poznajemy, bo niektórzy są z nami parę tygodni, na przykład tak jak Mateusz przyjechał do nas z Krakowa, jest dopiero 2 tydzień z nami, więc musimy się lepiej poznać, ale już każdy powoli się zazębia, więc myślę, że nie będzie z tym problemu, ale nie ma jakichś niesnastek, wszyscy się dogadują dobrze, więc no, tylko może być lepiej już. Więc optymistycznie patrzymy w przyszłość. A jeśli chodzi o tę reżyserię gry, o kogoś, kto by w środku pola umiał dokładnie podać, jest już ktoś taki wytypowany, na kim będzie spoczywał ciężar gry? Tomek już gra ponad, nie wiem, 3 czy 4 sezony w motorze u nas? Chyba 2. Nie, czy 3. To jest drugi sezon. Drugi? O, no to nie, chciałem powiedzieć o tym, że Tomek, to całe szczęście, że nie tylko ja. Tomka osobiście, trzecia, czwarta runda. Ja Tomka osobiście nazywam człowiek odbiór, dlatego że bardzo podoba mi się Tomka gra w środku pola, bo jest na pewno potrzebnym ogniwem, gdyż no wiadomo, ta liga nie jest może, że tak powiem, bardzo techniczna, ale na pewno jest bardzo fizyczna. Tym bardziej, że gra się z różnymi zespołami, którzy na przykład nadrabiają właśnie fizycznością. No i osoba Tymka jest właśnie potrzebna w środku pola. Również nowy zawodnik w naszej drużynie, Kamil Holerzyński. Jego doświadczenie, bo Kamil zagrał ponad chyba 150 meczów w pierwszej lidze, więc jego doświadczenie na pewno pomoże naszej drużynie. Tak samo on jest po kontuzji, nie grał pół roku, ale wiadomo, że ten okres przygotowawczy w pełni odbył, więc na pewno w lidze nam dużo pomoże. Zaczynają być już sprzedawane na stronie www.bilety.motorlublin.eu karnety, które będą obowiązywać na wszystkie domowe mecze ligowe Motoru Lublin, także odsyłamy Państwa na tę stronę. Przypominam www.bilety.motorlublin.eu.
I no, siłą rzeczy oczywiście przechodzimy na 12 zawodnika, jakim są kibice Motoru Lublin. Czujecie ich wsparcie, ale czy też czujecie ich presję? No, znakomicie się zachowali w moim odczuciu, aż serce mocniej biło i ciarki przychodziły po plecach, jak uruchomili ten prawie 1000 gardeł na prezentacji. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mimo nie najlepszej rundy, nie najlepszych wyników i cały czas oczekiwania awansu tej wyższej ligi, kibice cały czas są z nami i tak licznie w ogóle nas wsparli na tej prezentacji. To naprawdę było niesamowite przeżycie. Ja się na przykład z takim czymś spotkałem pierwszy raz i mam nadzieję, że będą z nami cały czas, że będą nas wspierać i my będziemy walczyć dla nich, a oni będą cały czas naszym 12 zawodnikiem. No i niech to będzie takie podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, bo wiem, że jesteście bardzo zajęci. Zatem dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Tomasz Tymosiak, Marcin Michota, dziękuję. Obaj pomocnicy Motoru Lublin. Jeszcze może zaprosilibyście do tej kamery kibiców na najbliższe spotkanie. Serdecznie zapraszamy na nasz piątkowy mecz, pierwszy u siebie, z Kosmosem Nowotaniec o godzinie 19. Zapraszamy. Marcin Michota, Tomasz Tymosiak. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. To był program Łączy Nas Motor, a my spotkamy się z Państwem niebawem. Do widzenia Państwu.